Cześć, po tej stronie AgroPetMosz. Dzisiaj będziemy kosić pszenicę, ponieważ rzepaki już wszystkie pokosiłem przez ostatnie dni. I właśnie zaczynamy od razu na polu, ponieważ wczoraj brat mi trochę pograł i nakosił mi trochę z jednego kawałka, więc zaraz jak będzie zbiornik, nawet nie cały, to będę jechał z przyczepami zasypać. Tutaj sieczkar nie mam uruchomioną, a tej na słomę chyba będzie. Na słomę będzie. To trzeba sieczkar nie zdjąć. Otworzymy, bo się zamknęły. I tak, na początku jedna taka rzecz, pytanie do was, czy ktoś tą mapę sprawdzał na dedyku? Jaki jest błąd? Bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi na dedykach, bo nie próbowałem, nie grałem nigdy. Więc jeśli ktoś tam dodawał tą mapę na dedyka i wiecie, jaki błąd jest, to niech odezwie się do mnie. Jeśli ktoś wie, jak zrobić, naprawić to, to też proszę, żeby się odezwał, bo jak coś, to może w następnej wersji, jeśli będę robił, to postaram się zrobić, żeby działało na dedyku jednak. Ten dedyk nawet fajna rzecz, wczoraj oglądałem sobie na YouTube filmy takie o dedyku. I nawet fajne to. Każdy sobie wchodzi, kiedy chce, na zapis. A mówię to na początku, bo nie wiem, czy wszyscy do końca oglądają. Na początku powiem, to więcej osób by nie wiedziało. No i już jest 20%, dopiero co wjechałem. Się mieści tutaj chyba 6,5 tysiąca litrów. Czy dwa zborniki, to jedna przyczepa nawet nie zostaje jeszcze w zborniku mi. Fajnie się kosi nim. Jeszcze, że ma ten. No, waszable wgrane. To jeszcze lepiej. Ja później nawet nie będę go do końca mył, bo mi się podoba, jak maszyna jest trochę przywrócona. Bo to jest to moje pole, co pyskałem sobie. Tutaj będzie sypać. Do końca chyba dojadę i będzie gdzieś 80-90%. Mam już 40, że będzie tego trochę. A już mam w magazynie. W magazynie mam już 65 ton. Tylko że jak sypiąc, to jak sypałem pierwszą przyczepę, to dopiero zauważyłem, że przecież jak przyniosą sobie zapis, to mam wszystkie jeszcze te uprawy w winie, w sylosie, nic nie wywoziłem na sprzedaż. Miałem już 8 ton. Że tak, no 58, 7 ton już mam nakoszonych. Czy to litry są? Litry, tysięcy litrów. Zły tutaj przelicznik jest później, bo na skupie w tonach pokazuje. Powinni coś z tym zrobić, bo to trochę tak nie pasuje. Jedną jednostkę powinni zrobić wszędzie. Niby tą słomę pomniejszałem trochę,
ale i tak szeroko sypie. Wykusiłem już chyba 6 albo 7 hektarów. Jakoś tak. Razem z rzepakami. No to trochę już jest. Tak. Czy sobie sprawdzę. No, 8 już. O, to dobrze idzie. Wezmę jeszcze, wjadę sobie kawałek w kosze. A fajnie, bo teraz deszcze zaczęły padać. Oczywiście nie wyjdzie tylko u mnie. W moich terenach. Że dzisiaj co chwilę ptak kropi. Na cały tydzień zapowiadają, że będzie deszcz. W środę niby jakieś duże przelotne opady też. A później czwartek, piątek ma niby padać. Ciekawe czy tak będzie, bo zawsze omija moją miejscowość. Ale fajnie popadało. Tak co tydzień, żeby popadało, będzie dobrze. To jest ta droga, co ten, co na tej prezentacji ten gościu idzie. Tutaj o. No, nagrywaliśmy. Tutaj, na tym polu i tam za PGR-em, na tym dużym. Koło wiatraka. A muszę właśnie jeszcze coś sprawdzić w tej mapie. Otworzyć plik i zobaczyć, co tak ten... czemu jest taki spadek FPS-ów? Bo prędzej jak... O, jest pełne już. Nie zauważyłem. Bo prędzej jak jeszcze wszystkiego nie miałem, to fajnie chodziło, a później nie wiem, czy to pola dodałem, czy co. I zaczęło mi się ścinać właśnie. Bardziej. Będę musiał to sprawdzić. Bo jeśli uda mi się poprawić, podnieść ilość FPS-ów, to może coś wykombinuję i powiększę może mapę. Żeby chociaż trochę podnieść te FPS-y. No i będzie pełne już. Stoi. Źle podjechałem. Gdzie mi psypie za burtę? Nie chce mi się samemu nakrywać. Z kimś bym pograł. Aj. Z kimś bym pograł sobie i pogadał. Bo tak tu się wymówić to trochę głupio. Pełne. Przyjadę już sobie. Co ja tak, tu opuszczę, tutaj złożę i zgaszę. I jadę. No, bieganie mi się włączyło. Prądekę nałożę, żeby mi się na zakręcie nie wysypało nigdzie. I pojedziemy tylko tyle, pojedziemy. Znowu chyba przez tą rzekę. Albo nie. Pojedziemy inną jeszcze drogą. Tą drogą jeszcze nie jechałem. Jeszcze 4 tony dojdą znowu. A jeszcze zapotrzebowanie jak będzie. Jak zapotrzebowanie to jest gdzieś o 1,5 ceny.
ponad 1000, już 1200 będzie za tonę. To się kupi coś później fajnego. Pola będzie trzeba dokupić na pewno, bo te co mam 2,5 hektara startowe to nie starczy. Chyba 2,5, jeśli dobrze pamiętam. Nie wyrobię tutaj co mam trzeba. Muszę obrócić na ścierni. To chyba jest pole 10 arów. Gdzie... Jeszcze raz. Jeśli naprawdę zobaczycie gdzieś jakieś błędy albo coś wam nie pasuje, to piszcie. Nawet na gadu gadu piszcie, bo ja odpowiadam, na gadu gadu właśnie prędzej odpowiem. Bo mi się na tablecie wyświetla i od razu odpisuję jak coś. Więc jak macie jakieś pytania, jakieś problemy z mapą, to piszcie. Bo parę osób już do mnie pisało. Tutaj właśnie też wykosiłem kawałek. No i sypnęło mi jedną przyczepę. Oj. Kierownicę mam włączoną, dlatego mi się przestawiła kamera tak. Bramę jeszcze nie otworzyłem. Muszę sobie otworzyć. Szkoda, że nie zapisuję pozycji bramy. Żeby była cały czas otwarta, jak otworzysz. I teraz się zacznie wysypywanie. Rozszczepianie i szczepianie przyczep. Po kogucie tutaj jedną przyczepę odczepić trzeba. Tutaj podjeżdżamy. Tutaj Unia jest. Zapomniałem ostatnio pokazać. Unia Max. Nie wiem ile ona ma, 4 metry chyba. No będzie 4. Razem z Ursusem przywiozłem, żeby nie jechać na pusto. Teraz plandeka i wysypujemy. Pamiętam jak w tym. W 9 było, bo nie można było kamery ruszyć. Później w 11 chyba było, że można było obracać, ale... Czy na bok gdzieś było też? Jak... Wiem, że nie można było zobaczyć jak się wysypuje. Jedną tu postawię. Syros trzeba podejść samemu, czepić. Już wszystkie pola od strony sklepu mam chyba wykoszone z pszenicą. No to jęczmień jeszcze mi tylko został. Bo chcę teraz pszenicę po kolei wykosić. I później wziąć się za jęczmień. Może paki wszystkie, teraz jęczmień. Nie, po pszenicy. Nie wiem, może wykoszę teraz ten kawałek, bo tam już nie ma pszenicy. I wrócę sobie kombajnem. I trzeba jechać. Trzeba jechać na ten. Siano jeszcze zrobić. Bo na jednej łące mam siano. Brane.
ciężko tutaj nawrócić z taką landarą. Jak prędzej mi się nie podobało to podwórko, to teraz tak mi się spodobało. I chociaż mam tutaj ten garaż, tutaj o, to nic nie trzyma w nim. Nie, chyba rozsiewacz mam tylko. Ale rozsiewacza nigdy nie wyciągałem. Na razie nie wyciągałem. Nie wiem, przed siewem może coś się rozsieje. Chcę, żeby ten obornik był już przed siewem. Żeby można było obornik wywieźć. Jakby właśnie trzeba w paszowo skupić i krowy. Nie wiem ile tam już ten odcinek trwa, ale będę kończył. Będę kończył następny odcinek. Myślę, że od razu będę nagrywał, więc następny odcinek z powrotem jadę na pole i kosimy tam szybko. Się wykosi, się wróci kombajnem. I zobaczymy co będzie dalej. No to dzięki, że byliście znowu ze mną. Naprawdę zadawajcie te pytania odnośnie mapy. I błędy piszcie jak znajdziecie, bo jakbym robił następną wersję, to chcę wszystkie błędy już poprawić. Jakie znajdziecie oczywiście i co wam nie pasuje w tej mapie. Żeby była jeszcze lepsza. Oczywiście tą optymalizację trzeba by było zrobić. No to tyle. Dzisiaj. Cześć.